Witajcie moi drodzy, witajcie kochani, przepraszam was z góry bardzo, ale to bardzo mocno. Chcę was przeprosić za odgłos za oknem. Mamy przepiękne słońce. Jak widzicie, jestem w niepełnym makijażu, co nie wygląda korzystnie. Ale chciałam was przeprosić za te odgłosy za oknem. Jestem tak ciekawa tego produktu, że no... że muszę teraz to nagrać, więc wybaczcie za odgłosy. Nie wiem, skupcie się może na tym, co będę pokazywała. Jest to tusz. Tusz. Mascara Big od Lancome. I powiem wam, że to jest Moisturizer Big 01 Big in the New Black. I moi kochani, tutaj ma być niby zapowiedziane, że 12 razy more volume, czyli powiększenie 12-krotne. Nie wiem, na ile to będzie, nie używałam, a bardzo, bardzo jestem ciekawa tego tuszu właśnie od Lancome. Uwielbiam ich ostatnio i chyba się w nich zakochałam. Moje serduszko jest dosyć duże i wiele rzeczy pomieści. Szczoteczka jest taka, jest bardzo, bardzo obklejona tym tuszem. To jest takie pierwsze wrażenie, tylko po prostu. Resztę powiem wam we vlogu, resztę powiem wam na koniec, kiedy już tusz będzie wyrzucony w pustakach. Ja przychodzę do prezentacji, do nakładania. Powiem wam, że jest takie upalne słońce. Wow. Słuchajcie, jeden raz pociągnęłam. Wy to widzicie? Dobra. No to już widzę, że tuż będzie ekstra. Wow. Wow. Tylko żeby nie sklejał, nie? Bo... chyba się polubimy. Naprawdę. Faktycznie jest moc. Nie skleja chyba na razie. Jest miazga. Przepraszam, musiałam to powiedzieć. Zaraziłam się od Ani Fokusowanej, którą pozdrawiam bardzo serdecznie. Musiałam to powiedzieć, bo naprawdę jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, ja dopiero zaczęłam robić, a zobaczcie, jaki jest wachlarz. Dobra, lecimy dalej, nie? Zobaczymy. Wow. Słuchajcie, chciałam zrobić szybciutko ten test. O Jezu, jeszcze pralka. Tego tuszu z tego względu, że wiem, że parę osób chciało go zakupić. Może nie konkretnie go. Zobaczcie. Bardzo, bardzo efektowne rzęski. Naprawdę robi wrażenie. No. Normalnie jest widoczny gołym okiem. Bardzo ładny. Ciekawa jestem, jak z utrzymaniem, czy się nie osypuje, jak się zmywa i tak dalej, i tak dalej. Jestem bardzo tego ciekawa. Jak będzie wytrzymały, że wytrzyma dzisiejszy upał. Bo muszę się przy okazji pochwalić, że dzisiaj mamy upał. Słuchajcie, ja mam tutaj takie powyrywane. A pomimo to, zobaczcie, ładnie wygląda. Naprawdę, nie mówię tego, żeby zachwalić tą firmę. Ja się w niej zakochałam. Ja kupuję za swoje własne pieniążki te produkty. To nie jest żaden sponsorowany filmik, jak dużo osób myśli, że ja dostaję te kosmetyki. Nie, ale nawet jeżeli bym je dostała za darmo, również moja opinia by była taka sama. Pacłam się, szczerze mówiąc. Szczoteczka jest dosyć wygodna. Jest duża, ale jest wygodna. Fajnie obkleja te rzęsy czymś, ale nie robi takiego, wiecie, takiego sklejania sztucznego, aczkolwiek
widać, że na tych rzęsach coś jest. To jest taki efekt, wiecie, widać, że te rzęsy są pomalowane. Nie wiem, jak wam się to podoba, ale mi się bardzo podoba. Nawet bym powiedziała, że troszkę za dużo nałożyłam. I tu się troszkę, o. Mi te rzęsy powyginały, każdy w inną stronę, bo ja mam takie. No, robi wrażenie. Naprawdę bardzo ładne. Muszę teraz powycierać. Pomalować sobie jeszcze spróbuję na dole. O, tu mam włos. Nie wiem, nie chcę. Ale tylko tutaj, o. Bardzo delikatnie. Bo skoro ona tak wydłuża. Wiecie co, to oko mi jakoś tak posklejało, niefortunnie mi się poukładały te włoski. Ale ja sobie je raczej powiem wam, że to nie jest wina tuszu. Ja po prostu tutaj na tym oku mam tak, że strasznie mi się pokruszyły rzęsy. I zrobiły się takie szczupaki. Co drugi występ i to bardzo nieładnie wygląda. Skupmy się na tym oku. Skupmy się na tym oku. Myślę, że bardzo ładnie schnie, szybko. Sami możecie dać opinię, swoje własne zdanie, bo każdy takie swoje zdanie ma. Dla mnie bomba. Kosztuje 21 funtów, chciałam powiedzieć pensów, 21 funtów dałam za ten tusz i powiem wam, że na pierwsze wrażenie daje radę. Na pierwsze wrażenie daje radę. Ciekawa jestem, czy dalej będę się z nim lubiała, czy może stwierdzę, że lepiej kupić jakiś tańszy, a lepszy. Zobaczymy. Na dzień dzisiejszy, na tą chwilę jestem bardzo, ale to bardzo z niego zadowolona i z całego serca wam go mogę polecić na tą chwilę, na pierwsze wrażenie. Zobaczymy, jak będzie z osypywaniem, z trzymaniem produktu. O tym dowiecie się już w innych filmikach. Pierwsze wrażenie zakończyło się sukcesem. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do następnego, do miłego. Buziaczki, papa. Pa.